Uważam, że to, co robi Tomek Adamek, to jest w moich oczach, mam prawo do swojej oceny, jest po prostu wstyd, tak? To jest wstyd, żeby sportowiec o takim dorobku, ja ten dorobek też oceniam w różnych kolorach, ale obiektywnie znakomity polski sportowiec, znakomity polski pięściarz, kilka fantastycznych walk, żeby wielokrotnie ogłaszał zakończenie kariery. Jesteśmy w Zakopanem przed galą w Nosalowym Dworze. Z nami jest szef Knockout Promotion i organizator tego wydarzenia, Andrzej Wasilewski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Andrzej, jesteśmy na ty, więc to żadne faux pas. Od lat. Co roku już taka tradycja, kończycie właśnie tutaj rok kalendarzowy galą w Nosalowym Dworze. Jak szliśmy na rozmowę, to mówiłeś, że lubisz tu przyjeżdżać, lubisz te gale. Powiedz mi właśnie, dlaczego lubisz te gale i czy ta tradycja będzie trwała w kolejnych latach? Jak to tam, jakie macie plany? Po pierwsze muszę przyznać, że mam wielką słabość do Zakopanego, mimo że jestem warszawiakiem z urodzenia. Od najmłodszych lat bardzo dużo jeździłem na nartach w różnych klubach i między innymi spędzałem tutaj wiele tygodni w roku na różnego rodzaju obozach. To było oczywiście inne Zakopane. Dzisiaj Zakopane jest bardzo masowe, jest zupełnie ma inny charakter, no ale mimo wszystko miłość wielka została. To było coś wyjątkowego w moich tych latach. Miałem lat 5, 7, 10, 12, 14, Centralny Ośrodek Sportu, różne ośrodki tutaj sportowe dookoła. No były takie, zdarzało się, trochę nawet podmieszkiwałem. Z tych czasów zresztą świetnie pamiętam panią, która jest właścicielem hotelu, w którym robił panią Ewę Grabowską. To były takie znakomite trzy dziewczyny, które się ścigały z powodzeniem na w górach całego świata. Dwie siostry Tlałki i właśnie Ewa Grabowska. Co też jakby pomogło nam szybciej dojść do porozumienia z panią Ewą Grabowską i jej mężem Mirkiem Gaczorkiem i resztą, że tak powiem, załogi, przede wszystkim z panem prezesem Wiktorem Wróblem, do tego, żeby zorganizować cykliczną imprezę. Od początku chcieliśmy, żeby to był taki, powstała pewna tradycja, że raz w roku widzimy się w przepięknym hotelu w naszej stolicy gór, Zakopanem, Nosalowym Dworze, ogromny obiekt, piękny hotel, piękna sala konferencyjna, która umożliwia przeprowadzenie aż tak dużej imprezy. I udało nam się. Mieliśmy oczywiście przerwę w pandemii, chyba jeden rok nam uciekł. Jeden żeśmy tam troszkę złamali, jeden nam uciekł, natomiast to jest już chyba szósty event i mam nadzieję, że dalej właściciele hotelu będą, że tak powiem, chcieli, żebyśmy kontynuowali naszą współpracę. Głęboko w to wierzę, bardzo bym chciał. To są takie gale, gdzie przychodzi, pojawia się mnóstwo twoich partnerów biznesowych, postronni kibice, niektórzy sobie trochę żartują, że gala do kotleta, ale rok temu Mateusz Masternak, Jason Watley, zyskał prawo oficjalnego pretendenta, ostatecznie będzie się biło w innej federacji. Teraz Michał Cieślak z Tomim McCartym, walka o Mistrzostwo Europy, więc to nie tylko fajny hotel, fajne jedzenie, fajna zabawa i tak dalej, ale też taki fajny boks, bo zawsze staracie się tutaj na przynajmniej walkę wieczoru zrobić coś fajnego. To wybudowaliśmy, przekonaliśmy ilość ludzi, między innymi moich wspólników z grupy MAG, że może być to biznesowo także bardzo wartościowa impreza i że warto, żeby firma MAG, której jestem udziałowcem i szefem, ale nie jestem jedynym właścicielem, żeby inwestowała dużo pieniędzy. Nie będę tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy, że tak powiem, ujawnił, jak powiem, że grubo ponad 500 000 zł za jutrzejszą zabawę gości MAG-a, grupa MAG zapłaci w tym evencie, ale to są nasi przyjaciele, to są nasi często klienci, to są często potencjalni klienci. Jest to też sposób jakby na nawiązywanie kontaktów i relacji, nie wstydźmy się tego głośno powiedzieć, tak? Czasem zapraszamy przyjaciół czy klientów do teatru, który sponsorujemy szóste piętro na przykład, czasem zapraszamy w inne miejsca, a raz w roku zapraszamy na tą imprezę bokserską do Zakopanego i co mnie bardzo cieszy, ta impreza się przyjęło. Nasi klienci, goście chcą po raz kolejny przyjeżdżać, mimo że nie oszukujmy się, że dojazd do Zakopanego samochodem jest jednak bardzo cały czas ciężki. Co roku się wydaje, że to już ostatni rok, a następnym jest, będzie dobrze. No niestety nie jest. I mamy nawet przyjaciół, którzy z samochodami z Sopotu na przykład jadą przez całą dokładnie Polskę. I to jest wspaniałe. Mamy dużo gości bardzo ciekawych. Po pierwsze zarządu towarzystw ubezpieczeniowych, wielu prezesów firm ubezpieczeniowych, z którymi na co dzień pracujemy. Po drugie mamy wielu prezesów, wielu właścicieli potężnych przedsiębiorstw, głównie raczej o kapitale polskim, czyli grupę największych polskich przedsiębiorców. Po trzecie, mamy też naszych różniących się współpracowników, pracowników i to tworzy taka mieszanka
biznesu, przyjaźni, sportu, wjazdu do Zakopanego. Mamy grupę ludzi, którzy co roku przyjeżdżają i na przykład mają zwyczaj, że w sobotę rano wybiegają w góry. Super, bardzo fajnie, mam takie zainteresowanie. No, każdy spędza troszkę czas inaczej, a na końcu nas łączą te jakby wydarzenia, które są przez nas z góry zaplanowane. Dokładnie, najważniejsze zawsze jest żurek na śniadanie. No, są tacy faceci na tym świecie, bardzo męscy, którzy bardzo lubią zupy, z tego co mi pan redaktor do nich należy i bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o sport, no pierwsze eventy były słabsze sportowo, ponieważ mieliśmy mniejsze budżety. Jak się okazało, że ta impreza ma dużą wartość i część stolików sprzedajemy, część towarzystw ubezpieczeniowych poprosiła, kupuje stoliki dla swoich z kolei klientów i gości, no to wszystko razem z polinisiami hotel plus pieniądze z telewizji, plus sponsorzy, plus stoliki, których część, tak jak powiedziałem, bierze część Grupa Mak. Jako Grupa Mak będziemy mieli po 300 gości tutaj. To żebyście Państwo wiedzieli, jaka to jest skala. To jest naprawdę potężna skala. 300 osób cały weekend z nami tutaj siedzi, bawi się, spotyka, rozmawiamy na różne tematy. Mamy dzisiaj imprezę piątek, karczmę Sabała na Krupówkach, też jakiś taki góralski klimat fajny, od jedzenia, muzyki, tańców, po alkohol oczywiście. Jutro mamy spotkania biznesowe, kilka takich spotkań zaplanowanych. Tak jak powiedziałem, część ludzi idzie sobie w góry, część spędza czas jak chce. No, myślę, że bardzo fajnie to jest zorganizowane. A budżety, ponieważ jest to fajna atmosfera, ludzi jest coraz więcej chętnych, coraz więcej jakby możliwości zwiększania budżetu, no to staramy się, żeby przynajmniej te jedna, dwie walki były poważne. Dokładnie tak, my też zawsze chętnie tutaj przyjeżdżamy. Michał Cieślak w walce wieczoru. Walczył 2 razy o Mistrzostwo Świata. Wiemy, że jest teraz mistrzem Europy i celujecie w 3. walkę, więc jakby o Michała nie chcę pytać, bo jakby jego plan na jego przyszłość jest znany. Ale powiedz mi, co z Krzyśkiem Diablowodarczykiem, bo nie patrzyłem do boksreka, ale nie wydaje mi się może na początku kariery, żeby tak szybko stoczył 2 walki z rzędu, bo 3 tygodnie temu walka, teraz szybki powrót. Po pierwsze, dlaczego tak szybko, a po drugie, jaki masz tak naprawdę szczerze plan na tą końcówkę kariery Diablo? Gdzie chciałbyś go, mówiąc brzydko, wepchnąć? No, powiem szczerze, ostatnia walka Krzyśka była bardzo rozczarowująca. Nie wiem, dlaczego tak słabo Krzysiek zaboksował. Domyślam się, że to jest jakieś pokłosie perypetii z tym przejściem do freak fightów, bo Krzysia znam, Krzysiu głęboko różne rzeczy przeżywa. Pozornie nie, ale to jest nieprawda. On jest w środku mocno wrażliwy, nawet czasami myślę, że za bardzo. Sam się zagubił w tym, co chce zrobić. Wyszło rzeczywiście to dla każdego, dla wszystkich dokładnie smacznie. Krzysiek za to płaci po prostu tu cenę, jestem przekonany. Natomiast pytanie, czy w tym wieku, po jakimś takim miszmasz, jeśli chodzi o głowę, czy wróci, więc chcieliśmy od razu za klinem pójść następną walkę zrobić. No, przed tym całym cyrkiem z Fejmem, to Krzysiek, no, całkiem fajne te walki, jak na swój wiek i tak dalej. I plan był bardzo prosty, no, żeby wysłać Krzysztofa jeszcze raz, doprowadzić do walki, przynajmniej o tytuł Mistrza Europy, a może i więcej. Po pierwsze, żeby jeszcze raz wszedł do tego mistrzowskiego ringu. Po drugie, no, żeby jednak spróbował. No, wiemy, że już nie jest młodym pięściarzem, ale jednak tacy pancerze jak Krzysztof zawsze mają jakąś tam szansę. Po trzecie, żeby sobie coś na do widzenia, że tak powiem, z ringiem zarobił. I taki był plan. No, teraz czekamy, co będzie z formą. To jest chyba najważniejsze, bo z takiej formy jak w ostatniej walce, to niestety Krzysio z nikim poważniejszym nie zaboksuje. Nie było mnie akurat na tej gali, ale oglądałem w telewizji i patrzyłem, bo siedziałeś obok Maczka Miszkina, to byłeś mocno zdenerwowany, więc nie dziwię się, że byłeś, znaczy jakby to był efekt tego, co pokazuje Diablo w ringu. Powiedz mi teraz tak, bo chciałbym podsumować ten rok. Z polskim boksem jest różnie, ale wy w tym roku, no to nie wiem, czy mieliście w ostatniej dekadzie przynajmniej taki tak dobry rok, bo tak, Łukasz Różański, mistrzem świata, po 7 latach doczekaliśmy się mistrza świata. Laura Grzyb, Michał Cieślak, mistrzami Europy. Laura już obroniła tytuł, Michał go broni w sobotę. No i jeszcze może być w ogóle creme de la creme tego wszystkiego, 10 grudnia, Mateusz Masternak, ale jakby o Mateusza się zapytamy, ale nawet gdyby tej walki nie było, no to chyba jesteś mocno zadowolony z tego roku, co? Ja przyznam szczerze, że myślę, że my naprawdę jesteśmy jedyną w Polsce profesjonalną grupą boksu zawodowego i potrafimy po pierwsze jako jedyni dawać naprawdę szansę naszym zawodnikom, po drugie starać się je dawać w możliwie optymalny, przemyślany, zaplanowany sposób, o czym świadczy choćby walka Mateusza Masternaka. Walczył eliminator rok temu tutaj w Zakopanem o inną federację, ale przeciwnik był inny. Nie było wiadomo, do kiedy będzie walka. Coś zamieniliśmy to. Zrobiliśmy sztuczkę bardzo, bardzo zręcznie. Oczywiście przy dużej życzliwości grup promotorskich, ale dlatego są nas życzliwi, bo się znamy, przyjaźnimy, mamy do siebie wzajemny szacunek i czasem sobie po prostu pomagamy. I ten rok rzeczywiście był bardzo dobry. To, co jest jedyne, tak naprawdę, z czym się zgodzę, z kimś, kto by chciał krytykować dzisiaj polski boks, to martwi mnie tylko to, że nie widać za bardzo
takiej bardzo uzdolnionej młodzieży, która by za kolegami, za pleców tych bardziej doświadczonych pięściarzy, już rutynowanych, z tytułami, z bogatą karierą, gdzieś też się przy nich, że tak powiem, rozwijali. I to jest coś, co mnie bardzo martwi, bo nie oszukujmy się, że większość polskich pięściarzy dzisiaj ma trójkę z przodu i często ta druga cyfra też nie jest bliska zeru. Więc to jest przykre. Natomiast reszta, myślę, że znakomicie zorganizowane gale, znakomite sukcesy. Nowa doba jest w ogóle w odbioru sportu w Polsce. No, rzeczywiście te freak fighty weszły, zabierając trochę miejsca w przestrzeni medialnej, zabierając miejsca w różnych mediach, tak? Jest to dla mnie kompletnie nie do zrozumienia, no ale tak, zjawisko społeczne, my musimy robić swoje. Miło mi, że pan redaktor zauważył rzeczywiście, że ten rok ku pewnie zaskoczeniu wielu krytyków jest jednym z najlepszych roku, lat, więc jednym z najlepszych roków w naszej, że tak powiem, 20, prawie już 5-letniej karierze w boksie zawodowym i bardzo bym chciał, żeby tak było dalej. Dokładnie, ja też sobie tego życzę. Wspomnieliśmy Mateusza Masternaka. To jest taki znakomity dowód, no powiem, że cierpliwości, to po pierwsze, bo ponad 17 lat zawodowej kariery, wcześniej też boksował przecież, więc w sumie chyba, jak sam Mateusz mówił, 20 lat takiej ciężkiej pracy, cierpliwości, żeby dostać na koniec, nawet nie na koniec może, bo to nie jest tak, że Mateusz już jest jak diablo, nie? Bo jest 6 lat młodszy. Więc no, znakomity przykład, że taką ciężką pracą, taką czysto sportowym podejściem można sobie po wielu latach zapracować no, na coś dużego i Mateusz, to będzie taka walka, gdzie Polak jedzie za granicę i już dawno nie miał tak mocno realnych szans na zwycięstwo. To jest przykład, klasyczny przykład znakomitej współpracy, nieskromnie powiem, bardzo dobrej grupy promotorskiej. Tutaj trzeba podkreślić rolę Jacka Szelongowskiego, mojego przyjaciela, wspólnika, zastępcy, który bardzo tutaj dużo serca włożył w te różne rozgrywki pozakulisowe, żeby Mateusz rzeczywiście 10 grudnia do tego ringu wszedł. Wzorowa współpraca z pięściarzem, który mimo, że w życiu kilka razy przez różne firmy i różne osoby no, był wykorzystany i niewłaściwie prowadzony, powiedzmy sobie to szczerze i głośno, ale zaufał nam. Kilka razy oczywiście był już niecierpliwy, to jest zrozumiałe, tak. Patrzy w kalendarz, miesiąc za miesiącem leci, lata lecą, a tu się nic nie dzieje, tak. Więc jakby tu ciężko się dziwić pięściarzowi, że już były momenty z jakieś tam okazywania zniecierpliwienia, ale jednak nam zaufał. No i zrobiliśmy piękny kawał razem roboty. No. Obydwie żeśmy niedawno przez telefon rozmawiali, Mateusz jednak przebywa głównie na południu Polski, więc nie było okazji na żywo, ale bardzo powiedział miłe słowa, że bardzo żałuję, że wcześniej nie nawiązaliśmy współpracy, że to wcześniej byłoby kilka lat na pewno. Z drugiej strony powiedział mądrą rzecz, no już teraz się czasu nie cofnie, trzeba się cieszyć tym, co mamy. Ale jestem przekonany, że gdybyśmy z Mateuszem pracowali wcześniej, gdyby nie było jakiejś zaszłości, gdyby... Zresztą propozycje, które składałem wielokrotnie nieżyjącemu Andrzejowi Gmitrukowi, żeby razem coś robić, prowadzić, na przykład karierę Mateusza, bo Andrzej nie potrafił sam, pewnie byłoby lepiej, no ale to dzisiaj jest to łatwo tak oceniać. No i Mateusz to jest taki przykład człowieka, ten polski boks dzieli wiele osób, ale akurat jeśli chodzi o Mateusza, to trudno znaleźć kogoś, kto 10 grudnia nie będzie trzymał za niego kciuków, bo to nie da się Mateusza po pierwsze nie lubić, no i po drugie, no to jest taki mocno inteligentny gość, zawsze fajnie się wypowiada. Z Piotrkiem Jagiełło mamy taką teorię, że to zdecydowanie chyba najlepiej czytający boks zawodnik aktualnie walczący, no i pewnie będzie fajnym trenerem, a na pewno super ekspertem później. To prawda, rzeczywiście Mateusz jest bardzo fajnym ambasadorem naszej dyscypliny. To jest zaskakujące, jak niektórzy pięściarze, media ich kochają poprzez różnego rodzaju kontrowersje, różne dziwne zachowania, a niektórzy z kolei, mimo że są bardzo ciekawi w inny sposób, są troszkę niezauważani. To jest w ogóle, myślę, temat ciekawsze jakieś badanie, na przykład dlaczego Izu Gonoch nie stał się mega sławny w Polsce. Wydawało mi się, to z automatu się wydarzy, jak podpisywaliśmy kontrakt. Jeszcze pojawiła się siostra i wszystko. No, wydawało się, że absolutna uroda, sposób boksowania, elokwencja i tak dalej. Wydawało się, że wszystko materiały ku temu, żeby od razu stać się gwiazdą natychmiast taką medialną, a jakoś to się nie wydarzyło. Mateusz Masternak też jest zawodnikiem, którego nie kojarzy pewnie przeciętny Polak na ulicy. To już jest coś, kto musi się trochę sportem interesować, ale jest znakomitym, że tak powiem, ambasadorem naszego sportu, jest świetnym mężem, ojcem. No wszystko tu gra. Nie ma kontrowersji, nie ma czegoś takiego czerwonego, krzykliwego. Ale szczerze mówiąc, jestem już coraz starszy, coraz bardziej konserwatywny w tych sprawach. Bardzo mi się to podoba, bardzo cenię i szanuję za to Mateusza, który świetnie wie, że gdyby trochę popajacował czy coś, to miałby szansę być może na większy, tak powiem, rozgłos, medialność, ale po prostu sam siebie szanuje i tego nie robi. Szacunek. Dokładnie tak, szacunek. Teraz pytanko Łukasza Różańskiego.
już wiemy, że 23 grudnia nie będzie walki Fury'ego z Usykiem, ale podobno ta gala w Arabii zostaje. Ngannou ma być w walce wieczoru. Powiedz mi, czy jest szansa, że Łukasza z Baduczekiem zobaczymy na tej gali i w ogóle co z tą walką? No, ta, nie, w ostatnich tygodniach mieliśmy informację, że to nie podczas tego eventu, że ma być drugi event. I ostatnią informację sprzed bodaj 3 dni mam, że jeszcze, moim zdaniem to już jest nierealne, jeszcze ostatnie są próby zrobienia tej gali w połowie grudnia. Patrząc na zegarek, że zostało na kalendarz, że zostało nam tyle czasu, zostało, to moim zdaniem jest nie do zrobienia. Wydaje mi się, że to będzie druga połowa stycznia. Ale ten plan walki z Baduczekiem, rozumiem, dla Łukasza to jest utrzymany i taka będzie jego najbliższa walka, tak? W boksie nigdy nic nie jest pewne, dopóki zawodnicy nie wejdą do ringu, to świetnie wiemy. Natomiast absolutnie jesteśmy posłowie, dogadani i tak dalej, tylko w Arabii Saudyjskiej się nastąpił podział grupy. Z jednej grupy zrobiły się 2 i tam jakiś troszkę powstał chaos. Natomiast no, nie mam żadnych absolutnie informacji, żeby ta walka była zagrożona. Baduczek zrezygnował ze swojego pasa w wadze cruiser, co jakby potwierdza. Szczęście, że pan Larena dostał dużo pieniędzy za to, że grzecznie poczeka kilka miesięcy, więc tak naprawdę tylko pan Baduczek i pan Różański już by chcieli bardzo wejść do ringu i poboksować. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że to się wydarzy. Druga połowa stycznia, może początek lutego, ale mam nadzieję, że nie później. No i super. Teraz ciężkie pytanie. Nie wiem, czy ile będziesz mógł powiedzieć, bo wiesz, że troszeczkę znajomych mam tutaj i tam. Słyszałem, że z końcem roku przyszłego wasz kontrakt i kontrakt w ogóle innych grup promotorskich z TVP się kończy. Powiedz mi, czy to jest po pierwsze prawda, po drugie, jaki masz plan na dalsze działanie z boksem i tak już prywatnie, choć rozmawiamy przed kamerą, czy ty nie chodzi ci po głowie jakieś wycofywanie się z boksu, bo tak sobie tak czasami myślę, że już powoli chyba chciałbyś finiszować. Nie wiem, czy to jest trafne spostrzeżenie, ale to zaraz odpowiesz. Po pierwsze, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, bo to wielokrotnie mówiono, że rzeczywiście kontrakt z Telewizją Polską mamy do końca przyszłego roku. Jeszcze w związku z tym nie myślimy, co dalej, natomiast... Nie będzie przedłużony? Nikt jeszcze o tym nie rozmawia, to jest jeszcze cały rok. Natomiast jeśli by była możliwość przedłużenia w takich ciekawych oczywiście dla obu stron warunkach, to zdecydowanie chętnie, bo TVP Sport w ostatnich latach, nasz partner telewizyjny, jest dla nas absolutnie lojalny. Dostarcza, daje nam możliwości z platformą do promowania naszej kochanej dyscypliny. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z TVP Sport. W związku z tym jeszcze szczerze mówiąc nie myślimy, co będzie za 12 miesięcy. Może być też taka sytuacja, że jednak coraz więcej się rzeczy przenosi do tych telewizji internetowych, różnych rodzajów platform, one powstają nowe. Ciężko powiedzieć, natomiast jeżeli będzie taka możliwość i będzie ciekawa oferta, na pewno TVP Sport będzie miał pierwszeństwo. To skoro jesteśmy przy TVP Sport, powiedz mi, czy walka Mateusza Masternaka będzie w TVP Sport, czy w innej polskiej telewizji i kibic może być spokojny, że zobaczy sobie tą walkę w otwartej stacji? Myślę, że po tym weekendzie, czyli w poniedziałek właśnie zabierzemy się już za wszystkie sprawy związane z walką Mateusza, no pewnie byłoby chyba najlepiej dla kibiców, dla Mateusza, żeby ta walka była transmitowana przez TVP Sport. To na koniec pytanie, wiesz, że super ekspert, więc troszeczkę musimy pomącić twój, w cudzysłowie, no nawet nie wiem, jak to nazwać, ale no nie, często na to, o Tomaszu Adamku, jeśli chodzi o jego koniec kariery, nie wypowiadałeś się najlepiej. Wraca 2 walki na Afrykowej Federacji. Po pierwsze, powiedz mi, jak to odebrałeś, a po drugie, gdyby na przykład Fame znowu zaproponował Krzyśkowi Diablo Waterczykowi jakiś kontrakt na walkę i właśnie tą walką byłaby walka z Tomkiem Adamkiem, to czy na taką walkę, powiedzmy, w cudzysłowie, zgodziłbyś się, jeśli chodzi o Krzyśka? Po pierwsze, jak zacząłeś zadawać to pytanie, myślałem, że będzie rozmowa o Mateuszu Borku, z którym zawsze chętnie bym porozmawiał. Mam bardzo dużo do powiedzenia, słuchając. Chcecie się w końcu spotkać, sami porozmawiać. Ja ostatnio wysłuchałem jakiejś kolejnej wypowiedzi Mateusza i złapałem za głowę, spojrzałem, chłopie, gdzie na jakim świecie w ogóle żyjesz? Co to bzdury opowiadasz o tym wysłaniu zawodników za granicę? Wyślij sam jakiegoś, spróbuj, niech ci się w końcu uda. A wracając teraz do twojego pytania, to jest temat bardzo złożony, bo uważam, że to, co robi Tomek Adamek, to jest w moich oczach, mam prawo do swojej oceny, jest po prostu wstyd, tak? To jest wstyd, żeby sportowiec o takim dorobku, ja ten dorobek też oceniam w różnych kolorach, ale obiektywnie znakomity polski sportowiec, znakomity polski pięściarz, kilka fantastycznych walk, żeby wielokrotnie ogłaszał zakończenie kariery. No, moim zdaniem tu nie ma klasy, nie ma... Co innego zgłosić zakończenie kariery, wrócić jeszcze raz na przykład, bo się zrobi przerwa. Co innego ogłaszać w kółko, ogłaszać, ja już nie wiem, 5 lat, 6 lat? Ile to trwa już to ogłoszenie? Chyba 5 lat temu ostatnia walka była na pewno, bo sprawdzałem chyba w październiku 2018 roku właśnie.
Domyślam się, to jest może moje jakieś takie złośliwe domyślanie się, że cały czas oczekiwał na dużo ugarzy z Polsatu, bo pamiętam w wielu wywiadach komplementował prezesa Solorza i cały czas liczył na to ugarzy. No w końcu w Polsacie ktoś poszedł po prostu do głowy i powiedział, że nie będę płacić jakichś horrendalnych pieniędzy za kolejne pożegnania pana Tomasza Adamka i w związku z tym nie było tych walk. No tak jest, no, to jest Tomek, ma prawo z jego życia i tak dalej. Przykre, że koło niego się kręcą ludzie, chyba znowu Mateusz Borek podejrzewam, który świetnie mu doradza. Podejrzewam, że to Mateusz, ja nie wiem tego, ale ja czuję w tym po prostu takie niesmaczne, że ja czuję, że w tym ktoś patrzy palce. No. Ale że się lubicie. Mateusz, tak, to twoja robota czy nie? Myślę, że twoja. Widziałem kontrakt, bo przesłał do mnie Kamil Łaszczyk na fejm, Mateusz był pisany tam jako menadżer na procentach. Być może to i też się chce pomenadżerować w tym wybitnie eleganckim występach sportowych, tak? Nie wiem, no wiem, że jakieś ostatnie były awantury medialne w fejmie. Ja nie wiem, czy Tomek, taki katolik praktykujący, czy on chce uczestniczyć w ogóle w takich wydarzeniach. To jest chyba do niego pytanie, no bo albo jest Kościół i wiara, albo no, takie trochę dziwne inne historie, tak? Nie wiem, no, wiem, że miały być dwie walki, czy one są... No. No, na razie wszystko wskazuje na to, że tak, bo z Mateuszem na gali w Lednicy rozmawiałem po tym wydarzeniu, to mówił, że rywal już jest znany, nie mógł nic zdradzić, bo chce, żeby fejm zdradził, ale więc te walki są. A powiedz mi, czy ty byś... Przepraszam, dobrze zrozumiałem, że dobrze trafiłem, że Mateusz tym macza palce? Na pewno, no bo to jest, wiesz, koledzy bliscy, więc działają. Ale powiedz mi, jakby była taka oferta, nie? Na przykład walki Tomka Adamka z Krzyśkiem Diablo Włodarczykiem na zasadach boksu, tylko po prostu w klatce. Czy ty byś na przykład Krzyśkowi, bo wiem, że Krzysiek się do ciebie zgłosił, jak te negocjacje były i ostatecznie do kontraktu, bo podpisania kontraktu nie doszło, ale taka walka, ja wiem, że to jest takie środowisko frykowe i tak dalej, ale nawet kibic boksu by to chętnie zobaczył. No, co będzie, to będzie. Ciężko powiedzieć. No, jest problem taki, że Krzysztof kończy powoli karierę. Chętnie byś parę złotych zarobił. Z tym fejmem wyszło bardzo brzydko, bo on po prostu za późno się do mnie zgłosił. On się zgłosił, jak już był na ostatniej prostej, jak już miał kartkę na stole położoną. Jeden tam z panów z fejmu się strasznie chciał się zaprzyjaźnić, żeby go tam mentalnie, że tak powiem, otoczyć i udało się to. I Krzysiek albo powinien był od początku powiedzieć panom tak, nie, albo doprosimy do stołu wcześniej, tak, bo wyszło to rzeczywiście dla wszystkich niedobrze. To Krzysiek trochę rozrabiał, nie oszukujmy się. Natomiast co by było, nie wiem, czekajmy, zobaczymy. No. Okay, jest pytanie też o ten świat, ale tak już bardziej poważnie, bo te afery mocne, tam już poważne służby w to zaangażowały, też takie zestawienia, już mówiąc w miarę delikatnie, mocno niesmaczne na ostatnich galach, nie wchodźmy w szczegóły, jak nie wiesz, to nieważne są szczegóły. Czy myślisz, że ta moda minie w końcu, bo są te afery i tak dalej, ale widzę, że tak już fame zaraz będzie kolejną galę ogłaszał, z tego co wiem. Ludzie już powoli zapominają. Ja tam na przykład w pracy dostałem informację, żeby już nie pytać pewnych ludzi o te afery, bo to już się nie klika i mnie to przeraża, wiesz, bo widzisz tutaj już poważne naprawdę zarzuty wobec kilku osób. Ale no co, no już tutaj pewnie na tej sali ludzie, co pracują, to pewnie też już o tym zapomnieli, niestety. Myślisz, że to przeminie, czy to jeszcze nas trochę pomęczy? No, w takich sytuacjach, przy takich pytaniach za każdym razem uświadam sobie, że jestem starszym panem powoli, bo to, że ktoś takie debilizmy w ogóle ogląda, to jest dla mnie jakiś szok. Jeżeli ktoś, normalny człowiek, który, nie wiem, przeczytał w życiu parę książek, wykupić sobie pay-per-view, żeby oglądać jakąś panią, która bije się z niedoszłą teściową. Czyli wiesz. No wiem, oczywiście, byłem zszokowany zupełnie. Nawet nie wiem, jak się nazywa firma, kto to organizowała, nie wiem, jakie ma wyniki sprzedaży, wszystko dla mnie bez znaczenia. Natomiast no, gdzieś jest chyba jakaś granica, gdzie ktoś temu powinien położyć tamę. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że w Stanach Zjednoczonych żaden poważny obiekt sportowy nie pozwoli się wynająć swojej sali na takie wydarzenie, bo jeżeli w tym obiekcie ma grać poważna drużyna koszykarska, czy ktoś poważny inny, to nie chce się kojarzyć z tym samym miejscem w ogóle. To są, światy się rozdzielają. Ja może nie mam tej wiedzy, ale mnie się wydaje, że to są jakieś zjawiska tylko w naszym kraju, że my jesteśmy jakimś takim grajdołkiem, gdzie jakieś te emocje są, nie wiem skąd to się bierze. No nie wyobrażam sobie w Niemczech, żeby gdzieś quasi telewizyjnie, absolutnie medialnie odbywała się walka jakiejś pani, znaczy nie wiem, czy to była walka, czy pani potrafią w ogóle walczyć, tak? Przecież nie widziałem tego, ale pamiętam panią Litkiewicz z panią Godleską, bo to widziałem walkę, to był w ogóle szok, no. To był szok. Ale wracając do pytania, myślę, że to przeminie w końcu, czy jak takie rzeczy ich nie łamią, mówiąc w cudzysłowie, to czy jeszcze trochę to potrwa? No pytanie jest o badania, kto ogląda, tak? Bo jak młodzież, to ta młodzież będzie wyrastała, a nowa pewnie, kolejne roczniki pewnie się zajmą czymś innym zaraz, tak?
Nie wiem, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że to inaczej, takie zjawiska pewnie w każdym społeczeństwie występują, tylko są marginalne. A u nas to się zrobiło mainstreamem i to jest ten największy problem tej patologii. Bo to, że walki karłów oglądałem już dawno temu w Tajlandii, lat temu 25, dla turystów, to jest ten sam mechanizm, tak? Tylko to w Tajlandii było na bazarze, a nie wydarzenie na 20-tysięcznej hali luksusowej, pięknym obiekcie. Ja się dziwię władzom miast, ja się dziwię władzom hal, że wynajmują obiekty na takie imprezy. Dlatego, że dzisiaj przecież te obiekty, nie oszukujmy się, mają duże zapotrzebowanie na obiekty. To nie jest tak, że umierają z braku pieniędzy i to nagle ktoś przychodzi. Po prostu czas, żeby się chyba wszyscy, żebyśmy się zaczęli trochę szanować. W tym także hale sportowe. Ja nie jestem przekonany, czy na przykład porządny hotel w Polsce, który się szanuje, wynajmie salę konferencyjną do tego, żeby biła się jakaś pani recydywistka, zdaje się alkoholiczka, z niedoszłą synową. No przecież to jest ujma dla takiego miejsca, tak? To myślę, że tutaj rynek się powinien poregulować, że niech sobie zejdą do piwnic takie eventy, gdzieś tam siedzą w krzakach za trzepakiem na podwórku się odbywają i tyle, tak. No. Mam nadzieję, że się przejdzie. Mam taką samą nadzieję. Kończymy poważnie. Czego ci życzycie, Andrzej, powiedz na najbliższe tygodnie, bo myślę, że ta wygrana Mateusza Masternaka to będzie fajna wisienka na torcie. I jeszcze na koniec też muszę zapytać, bo nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, czy ty po głowie chodzi ci już odstawienie tego boksu na boczny tor? Powiem szczerze, że trochę się zmieniło moje podejście do boksu, co zresztą pozwala bardziej, być może skuteczniej biznesowo pracować przy boksie. Mianowicie, no nie oszukujmy się, że jak Krzysiek Wodarczyk jednak zmierza ku końcowi, przyznam szczerze, że ta historia swoim też mnie troszkę ubodła, że Krzysiek za późno do mnie przyszedł i to też nieprzyjemne było wydarzenie, tak. Bardzo mnie zabolała przegrana Fiodora Czerkaszyna. To powiem szczerze, przeżyłem, tu mam ogromną zadrę w sercu, uważam, że jest dużo mojej w tym winie, że pozwoliłem Fiodorowi trenować z nowym teamem zupełnie inaczej i tak dalej, przed jednak bardzo ważną walką, która okazała się w cudzysłowie tragiczna, jeśli chodzi o wynik, tak? I teraz próbujemy wrócić w to miejsce, gdzie był Fiodor, to nie jest prosto, bo on już był naprawdę wysoko w Ameryce. No więc kilka rzeczy się wydarzyło bardzo jakby nieprzyjemnych, negatywnych. Trochę nie widać tych następców chłopaków, tych takich 22-3-letnich pięściarzy, którzy mogli być następcami Krzysia Łodarczyka, czy Mateusza Mastomeka, czy innych starszych kolegów. Więc to nie są rzeczy, które powodują jakieś wielkie nadzieje na przyszłość, na wielkie sukcesy, a ja robić taki gal, jak inne firmy w Polsce różne robią, jak na przykład ostatnio była, gdzie była ta gala? Mateusza? W Legnicy. To ja taki gal nie chcę robić, nie będę robił, bo mi się po prostu szkoda mojego czasu i nie stawiałbym żadnej satysfakcji, więc po prostu jak to się skończy, to rzeczywiście moja, że tak powiem, aktywność w boksie skończy. Może sobie znajdę jakieś inne wyjście, zostanę menadżerem, nie wiem, dwóch amerykańskich dobrych pięściarzy, jakoś się będę trochę inaczej w to bawił, nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast no, tak jak powiedziałem, no jest jakaś granica, gdzie jak człowiek coś robi, chociaż sam w to wie, że robi dobrze, a potem ma robić dużo gorzej, a nie muszę tego robić, bo to raczej jest dla mnie wydatek niż korzyść finansowa, no to rzeczywiście to się skończy, ale nie mam planów żadnych konkretnych. Super, dziękuję za rozmowę i czekamy po pierwsze na galę w Nosalowym, a po drugie na 10 grudnia i drugiego polskiego mistrza świata Mateusza Masternaka, więc raz jeszcze dzięki i widzimy się na kolejnych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Kto boksował?